Cześć, jestem Mikołaj, jestem z Gdańska i mieszkam już od 5 lat w Berlinie, czyli w stolicy Niemiec. I tam studiuję informatykę i też sobie dorabiam jako student w firmie informatycznej. Najbardziej brakuje mi jedzenia takiego polskiego, chociaż na szczęście są takie rosyjskie sklepy i też parę polskich, gdzie można dostać taką dobrą polską szyneczkę albo polską kiełbasę albo jakiś pasztet. I to faktycznie jest coś, czego brak odczuwam i wtedy idę sobie do takiego polskiego sklepu, a czasami mam jakieś dostawy pierogów albo jakiś ciast. O, i też jest jeszcze cukiernia Sowa w Berlinie, którą zdarza mi się regularnie odwiedzać i mają tam też bardzo dobre wypieki polskie, których jakoś nie są nawet, nie ma porównania do tego, co można dostać w niemieckiej cukierni. No i jeszcze oprócz tego brakuje mi trochę znajomych z Polski, chociaż znam też trochę Polaków w Niemczech, ale tych takich znajomych, co miałem, jak mieszkałem w Polsce, to z nimi mamy kontakt tylko przez Facebooka i widzimy się parę razy do roku. Teraz przez tą całą pandemię to jeszcze rzadziej, więc głównie to widzimy się na czacie. To tego brakuje mi zdecydowanie najbardziej. Do Niemiec to miałem takie nastawienie, że no, tutaj w Niemczech to wszyscy są tacy poukładani, punktualni i pewnie będę tam jednym z takich najmniej ogarniętych osób pod tym względem. I okazało się, że właśnie starałem się przychodzić wszędzie na czas, albo nawet chwilę wcześniej. Okazało się, że zawsze ja na wszystkich Niemców musiałem czekać i to było chyba najbardziej zaskakujące, że ten stereotyp Niemca, który jest taki poukładany i punktualny, został obalony bardzo szybko. Ale co nie zmienia faktu, że faktycznie Niemcy są bardzo dokładni i precyzyjni. Jeśli już chodzi o jakieś zadania mają zrobić, czy tam na uczelni, czy w pracy, to bardzo starają się co do polecenia odnieść i starają się faktycznie zrobić jeden do jeden, tak jak jest w poleceniu. I czasami, jak miałem jakiś feedback od właśnie moich współstudentów, to zwracali mi uwagę, że tutaj zrobiłeś coś, czego nie było w poleceniu, ty musisz to zmienić. I to mnie tak zaskoczyło, że nie spodziewałem się, że tak będzie. To bardzo dokładna ta kultura jest taka ich. I też na przykład ich język jest bardzo precyzyjny. Jednym słowem potrafią często wyrazić coś, co w Polsce jest potrzebne parę słów, albo czasami nawet jedno zdanie, na przykład takie słowo ubezpieczenie na takie autokasko. To w polsku jest 4 słowa, ubezpieczenie samochodowe od jakichś tam rzeczy, a po niemiecku jest Haftpflichtversicherung. I to jest takie, oni mają zwyczaj tworzenia długich słów i potem trzeba odcyfrowywać je. To też mnie trochę zaskoczyło na początku, zwłaszcza jak czytałem coś, to ciężko mi było zobaczyć, gdzie się kończy jedno słowo, a gdzie się zaczyna drugie. I jeszcze, co mnie zaskoczyło, to, że Niemcy są tacy bardzo przyjaźni i ale tak na powierzchni, zawsze jak się widzi z jakimś Niemcem, to pyta, co u ciebie, ale czegoś się nauczyłem, to nie jest, wcale nie oczekują odpowiedzi na to. To jest tylko takie grzecznościowe pytanie, więc jak się zacznie odpowiadać, co faktycznie u mnie słychać, tak jak w Polsce by było, cześć, co tam u ciebie słychać? No, spoko, wróciłem właśnie, coś tam robiłem. To oni wcale nie oczekują odpowiedzi na to, tylko to jest właśnie zupełnie takie kulturalne. To też muszę, dalej się do tego jeszcze nie przyzwyczaiłem, chociaż już 5 lat tam mieszkam. I jeszcze taka ostatnia rzecz, co mnie zaskoczyła, że do tej pory nie potrafiłem się z żadnym Niemcem tak zakumplować, zaprzyjaźnić, żeby mieć z nim taki regularny, towarzyski kontakt. Udało mi się to z ludźmi z prawie całego świata, ale z żadnym do tej pory Niemcem niestety nie udało nam się. Nie wiem, czy to wynika po prostu z tego, że moja mentalność jest jakaś inna niż ich, albo czy oni są wtedy zamknięci, bo podobne doświadczenia mają też znajomi akurat mi się tutaj komputer zaciemnił, ale powinno być ok, że jakby podobne doświadczenia mają i znajomi z innych krajów, typu nie wiem, z wschodniej Europy głównie, ale też z jakichś takich, nie wiem, z Iranu albo nawet z Europy Zachodniej, że z Niemcami jest bardzo ciężko nawiązać taką głębszą relację towarzyską. W sensie do imprezowania bardzo ok, do takich spotkań na bardziej płytkim tle, ale już nie do takich głębszych relacji. I to jest bardzo ciekawe, dlaczego
dlaczego tak jest. I do tej pory jeszcze nie udało mi się odpowiedzieć na to. Że zaskakuje mnie cały czas to, że oni, że też widać taką różnicę między wschodnimi Niemcami a zachodnimi w mentalności. Z południa, na przykład Niemiec, byliśmy kiedyś na takiej wycieczce i po drodze była jakaś opuszczona wielka fabryka i było napisane zakaz wstępu, coś tam grozi zawaleniem, znaczy tak wszędzie pisze na takich budynkach. I tam było trochę Hiszpanów, byli Niemcy właśnie z wschodnich Niemiec i paru Niemców z kolonii. I weszli oczywiście Hiszpanie i Niemcy z kolonii, a Niemcy ze wschodu zostali, bo było napisane zakaz wstępu. I to jest dla mnie takie, faktycznie pokazuje, że Niemcy z wschodnich Niemiec i w ogóle z północy są bardziej tacy, że porządnie trzymają się tych zasad i starają się ich przestrzegać, gdzie tylko się da. Podczas gdy Niemcy z południa są bardziej wyluzowani i tacy też łatwiej im nie trzymać się tych zasad i je tak czasami łamać, kiedy to jest coś takiego właśnie typu opuszczony budynek albo coś nie do końca, albo przechodzenie na czerwonym świetle. W Berlinie wszyscy przechodzą na czerwonym świetle, wydaje mi się, oprócz właściwie Niemców ze wschodu, bo dla nich to jest takie, że zasada, której się trzeba trzymać. To jest takie moim zdaniem ciekawe, że widać tą różnicę między wschodnią czy północną, nie wiem jeszcze, ale tutaj mam głównie kontakt z Niemcami właśnie albo z południa, albo ze wschodnich Niemiec, więc widzę tą różnicę w ich mentalności. I też jeszcze mogę, jeśli wtrącić co do tych różnic, że w Niemczech praktycznie każdy region ma swój osobny akcent i podczas gdy jeszcze ci z północnych Niemiec to jest w miarę wszystko podobne, tak zwany Hochdeutsch, czyli wysoki niemiecki, tak każdy praktycznie region na południu, w Bawarii tam jest kilkanaście i w każdym praktycznie ich landzie, czyli takim województwie, każdy powiat ma swój jakiś tam regionalny prawie że język, gwarę taką i oni starają się mówić tym Hochdeutsch, ale bardzo często są bardzo trudni dla mnie do zrozumienia, mimo tego, że już 5 lat mieszkam w Niemczech i nawet sami Niemcy, którzy są powiedzmy z północy, nie do końca rozumieją często, co ci Niemcy z południa próbują nam przekazać, mimo tego, że to jest ten sam kraj. Zjednoczenie Niemiec było około 150 lat temu, a mimo to dalej jeszcze słychać bardzo duże różnice w akcentach, że niektórzy to tak mamroczą i bardzo ciężko, bo pod nosem wszystko mruczą. Niektórzy mówią zupełnie inną wymowę. Tak jak my mamy, nie wiem, górali, ludzi ze wschodu, którzy trochę zaciągają, a ludzi powiedzmy ze Śląska, którzy mówią też troszeczkę inaczej, ale to mimo wszystko nie są aż takie różnice, że nie bylibyśmy w stanie się zrozumieć. A tutaj czasami muszę poprosić, żeby mówił wolniej, i powtórzył coś parę razy, żebym w ogóle był w stanie go zrozumieć. To jest też takie ciekawostka. Właśnie tak myślałem nad odpowiedzią i że wydaje mi się, że po prostu polska kuchnia jest bardziej, ma więcej rzeczy niż niemiecka, ale wszystkie rzeczy, co są w niemieckiej kuchni, możemy w jakimś stopniu znaleźć w polskiej. Jedyna rzecz, czego nie ma w polskiej kuchni, a mi smakuje w niemieckiej, to są szpecle. To jest taki rodzaj makaronu, ale trochę bardziej podobny do klusek mimo wszystko. To jest taki podłużny makaron. Możesz dać później zdjęcie, jak wygooglujesz szpecle, to powinno coś wyskoczyć. To jest właśnie coś, co oni podają na przykład do gulaszu. U nas jest gulasz, nie wiem, z ziemniaczkami, a u nich jest gulasz ze szpeclami. I to jest coś, co jest smaczne i nie ma tego w polskiej kuchni. A tak poza tym, no to mają sznycel wiedeński, czyli tak po prostu po naszemu schabowy, albo currywurst, czyli kiełbaska taka z budki z curry, która moim zdaniem jest ohydna, no ale niektórzy się tym zachwycają. A jeszcze jako takie typowo berlińskie, bo tu mamy bardzo dużo osób z Turcji, to jest oczywiście Duna Kebab, czyli keps, który jest na każdym rogu dostępny w Berlinie, ale nie tylko w okolicznych miasteczkach, też prawie wszędzie można dostać lepszy lub gorszy. A odnośnie jeszcze, że Berlin to jest takie bardzo międzynarodowe miasto, to tutaj jest bardzo dużo różnych restauracji prawdziwych, takich z różnych zakątków świata, typu jakieś azjatyckie, wietnamskie, koreańskie, chińskie, tureckie, ale też amerykańskie jakieś takie burgery i naprawdę jest wielka różnorodność kuchni, nie tyle niemieckiej, co międzynarodowej, dzięki temu, że Berlin jest takim międzynarodowym miastem, więc
Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. I jako, że tu jest gigantyczna turecka mniejszość, jest nawet kilka dzielnic, w których nie jest praktycznie jak w Turcji, bo chodzą kobiety same zakutane w ich hijab. I widać, że mieszkańcy to są właśnie takiej urody tureckiej, którzy tu już mieszkają od kilku pokoleń, ale dalej kultywują tą swoją kulturę i nie do końca są zintegrowani, bo nawet w trzecim pokoleniu już Turków, ci młodzi Turcy dalej mówią z takim tureckim akcentem, mimo tego, że już tutaj ich rodzice się wychowali. To jest ciekawostka, że po prostu dalej ich kultura jest na tyle odrębna od niemieckiej, że też widać to na ulicach, że są dzielnice, gdzie praktycznie większość osób to są właśnie Turcy, którzy już tutaj się urodzili i wychowali. I ich kuchnia bardzo lubi na przykład zupę z soczewicy. To jest zupełnie inna zupa z soczewicy niż nasza polska. Jeśli ktoś gotował kiedyś nawet, to zupełnie innych przypraw używają. To jest taka regionalność turecka, którą bardzo lubię. Nie wiem, może powiem bardziej o Berlinie, bo też część Niemców uważa, że Berlin to w ogóle nie Niemcy, bo to zupełnie inny stan umysłu niż Niemcy. Zupełnie tutaj się inaczej, wydaje mi się, żyje niż wreszcie Niemiec, bo tu jest gigantyczny odsetek obcokrajowców z całego świata, którzy tu mieszkają i tak w samych Niemczech nie jest, więc może nie będę mówił o Niemczech, tylko powiem o Berlinie bardziej. Bo też jak nie byłem trochę w innych miastach i tam jest inaczej niż w Berlinie, jest inna atmosfera, inny klimat, więc powiem o Berlinie. Tutaj właśnie korzystam z tego, że w Berlinie jest takie multum kultur, można poznać ciekawych ludzi z każdego zakątka świata i spróbować ich kuchni. Ale też tak po prostu na studiach, czy czasami w jakimś barze sobie pogadać do jakiejś osoby w ogóle z nie wiadomo skąd i po prostu powymieniać się swoimi takimi kulturalnymi różnymi ciekawostkami z nimi. I też jako z mojej perspektywy studenta, i muszę powiedzieć, że też studia są dla mnie bardzo ważne, że tutaj jest bardzo dużo takich możliwości, że kształtuję te studia pod siebie, bo mogę, jak teraz jestem na magisterce, to nie miałem żadnego przedmiotu obowiązkowego, tylko był katalog, z którego sobie mogę powybierać wszystkie przedmioty, które chcę. I też bardzo ładnie mają rozwiązane połączenie studiów z pracą, że jako student mogę pracować na pół etatu i studiować jednocześnie i nie ma i mam jeszcze korzyści podatkowe, bo płacę jakieś tam niższe wydatki socjalne. I z perspektywy też studenta na uczelniach czuję się bardzo dobrze zaopiekowany. Teraz może mniej, bo jest koronawirus i wszystko jest pozamykane i na odpowiedź mailową się czeka miesiąc, ale do tej pory miałem bardzo pozytywne doświadczenia z niemiecką uczelnią. Jako obcokrajowiec zawsze ktoś mi był gotowy pomóc, jak czegoś nie wiedziałem, i to w Polsce wydaje mi się jeszcze tak nie do końca jest bardzo często, że studenci jednak czują się jak takie mięso armatnie i czują się tutaj zagubieni i zostawieni samym sobie, a tutaj jest bardzo przyjazny dla studenta system. To dla mnie jako właśnie studenta z Polski jest takie najważniejsze, co wydaje mi się właśnie duży plus Niemiec pod tym względem. Tutaj nie do końca doświadczyłem tego, bo na początku marca stwierdziłem, że bo mogłem pracować zdalnie, to uciekłem sobie do Polski jeszcze zanim wprowadzili kwarantannę i ponad 3 miesiące przesiedziałem sobie u rodzinki, więc też nie do końca doświadczyłem tego na własnej skórze, ale faktycznie dużo bardzo było pozamykane w Berlinie, na przykład co tam było? No, ograniczyli możliwość spotkań chyba tam do 5 osób, albo 10 w gronie, chyba 5 w prywatnym gronie, że nie mogą przyzywać pod jednym dachem więcej niż 5 osób, które nie są ze sobą, które nie mieszkają w jednym miejscu. Teraz też to wprowadzili, tylko że teraz 10 od chyba dzisiaj albo jutra, że po prostu nie można się spotkać w większym gronie niż 10 osób. Są pozamykane wszystkie kluby i dyskoteki od jutra, wydaje mi się, może od dzisiaj. Nie trzeba nosić maseczek wszędzie, ale na dworze, ale wszędzie w pomieszczeniach trzeba, w biurach i w szkołach, na uczelni, chociaż na uczelni uczelnie głównie pracują zdalnie i też egzaminy się odbywają częściowo zdalnie, a częściowo
w salach. I taką nieprzyjemnością było to, jak trzeba było pisać egzamin w maseczce cały czas i człowiek się stresował, pocił, a tutaj jeszcze maseczka, która dodatkowo utrudnia oddychanie. Przez jakiś czas były zamknięte zupełnie kościoły, że nie można było pójść normalnie na mszę. Teraz to już jest bardziej unormowane, chociaż nadal są jeszcze obostrzenia co do ilości osób. Nie można na przykład śpiewać. I jeszcze taka śmieszna rzecz, jak było w lutym, jeszcze nie do końca była ta pandemia taka, że było dużo przypadków, ale ludzie robili zapasy. I pamiętam, że były takie karteczki na półkach, gdzie normalnie był papier toaletowy, a tam zostało może 3 czy 4 opakowania, że prosimy brać tylko jedno opakowanie na osobę, bo nie sprzedajemy więcej niż jednego opakowania na osobę. I też nie można było dostać często mąki albo jakichś takich podstawowych rzeczy, konserw, bo ludzie wszystko wykupili. Była taka trochę panika na półkach widoczna. Ale jakoś w społeczeństwie, nie wiem, Berlin bardzo. To jest takie miasto, że są przepisy, do których się nikt nie stosuje, że tak jakby były niby obostrzenia, że się nie wolno spotykać kiedyś tam w kwietniu czy w maju, a i tak ludzie sobie chodzili nad jeziorka, czy po prostu siadać sobie nad rzeczką w grupkach i nikt z tego nie robił, chociaż przepisy mówiły jedno, ale to tak jest ogólnie w Berlinie, że przepisy mówią jedno, powiedzmy oficjalnie nie wolno posiadać ani palić marihuany, a jak się przejdzie taką imprezową dzielnicą, to wszędzie to czuć i po prostu człowiek jest przyciągnięty tym dymem od samego spaceru. A policja sobie schodzi i po prostu to akceptują. Więc jakby tu też w Berlinie jest inaczej, bo przepisy są wprowadzane, a często nie są po prostu egzekwowane. Jedno mówią, a ludzie robią zupełnie coś innego. I to też widać po prostu czasami. Albo z tym przechodzeniem na czerwonym świetle. Wreszcie Niemiec to się czeka, a w Berlinie nikt sobie z tego nic nie robi. Jak nic nie jedzie, to się przechodzi. I policjant, nawet jak się stoi w samochodzie, to nawet na to nie zwraca uwagi. To jest taka specyfika Berlina. Myślę, że to jest jeszcze pozostałość po tym, jak był tutaj ten podział na zachodni i wschodni Berlin, żeby właśnie kiedyś. Słyszałem opowiadanie jednego pana, u którego mieszkałem w mieszkaniu, że jak on tutaj się przeprowadził tam w latach po późnych 70. chyba to, czy 80. na początku, to on mieszkał właśnie w zachodnim Berlinie i to była taka specjalnie tutaj jeszcze więcej było takich swobód i wolności, więcej można było robić niż w zachodnich Niemczech i w ogóle w zachodnim świecie, żeby pokazać kontrast między tym, co się dzieje zaraz za murem. Jaki tam jest zamordyzm i jak tam się ludziom źle żyje, a jaka jest wolność właśnie w zachodnim świecie, że to jeszcze trochę tego w Berlinie zostało i to czuć do dzisiaj. To na pewno różne opuszczone budynki, które są wszędzie, może nie w samym Berlinie, ale dookoła, jakieś opuszczone rosyjskie bazy wojskowe i albo tylko w Berlinie jest taka wieża, która kiedyś była jakaś tam stacja nadawcza czy odbiorca aliantów na takiej górze i tam są bardzo ładne ruiny i jeszcze są takie ogromne białe balony u góry, Teufelsberg to się nazywa. W samym Berlinie na przykład jest opuszczony Instytut Anatomii jednej z uczelni i tam jest taka sala wykładowa, taka bo to zamknęli, nie wiem, 20 czy 30 lat temu i jeszcze tam wszystko jest bardzo dobrze zachowane. Tam było jeszcze prosektorium, to stołu do prosektorium nie ma, ale jest taki klimacik trochę właśnie szpitalno-uczelniany. Bardzo ciekawe są te opuszczone budynki i myślę, że tego nie ma w oficjalnych przewodnikach albo jest jakaś taka wzmianka, ale to jest coś, co jest warte zachodu, nawet 20-30 kilometrów od Berlina jest taki opuszczony zameczek na północy, który też jest bardzo ładny nad jeziorkiem. Teraz to jest zabite dechami, ale właśnie jest bardzo taki fajny klimacik, może nie zameczek, pałacyk, który kiedyś jakieś tam historie ciekawe były i to można sobie wszystko na tej stronie opuszczony Berlin przeczytać i jak się ma szczęście, to uda się tam czasami wejść i zobaczyć to od środka. Ja jestem fanem takich różnych opuszczonych budynków i wschodnie Niemcy są pełne takich różnych ciekawostek.
No i spacerek na przykład właśnie w tej tureckiej dzielnicy to też jest coś, czego myślę, że w żadnym takim mieście się nie doświadczy w Europie, że po prostu jakby się człowiek przeniósł faktycznie do jakiegoś Istanbulu, bo wszędzie są nawet tureckie czy arabskie napisy na sklepach i albo jakiś taki turecki jarmark, gdzie no, czuje się człowiek jak w Azji prawie. To jest warte takiego przeżycia. Nie trzeba wcale jechać gdzieś daleko, żeby takiego czegoś doświadczyć.